No okej, okay, siemanko, z tej strony Enzi, witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji. No i słuchajcie, dzisiejsza modyfikacja, którą chcę wam przedstawić, nie jest zwyczajną modyfikacją, którą znalazłem sobie gdzieś na stronie, bo słuchajcie, była taka historia, że napisał do mnie ziomek, Jartek, na maila, że tworzy on sobie modyfikacje i tak dalej i czy nie chciałbym na przykład przedstawić jego modyfikacji po prostu u siebie. Więc odpisałem w sumie, że spoko, bo tam też opisał mi, jak ta cała modyfikacja miałaby wyglądać i powiem wam, że pomysł jego na stworzenie właśnie tego moda był naprawdę kozacki. Nie, w zasadzie jest, tylko po prostu modyfikacja nie jest jeszcze dokończona. W tym momencie modyfikacja nazywa się Mob Plus i dodaje nam kilka mobów w różnych tam rejonach, na różnych biomach i na przykład też w Netherze. Są zupełnie inne moby, dodane są też różne itemy. No ale słuchajcie, modyfikacja, tak jak mówiłem, jest w bardzo wczesnej fazie po prostu rozbudowy, ale chcę wam przedstawić już ją teraz, przedstawić, czy wam się po prostu podoba i tym samym chciałbym po prostu zmotywować Jartka do tego, żeby naprawdę stworzył kozacką modyfikację. I co tam miało być, słuchajcie, miały generalnie zostać tutaj dodane dwa nowe światy. Nie będę wam na razie mówił jakie i o co tak naprawdę będzie tutaj chodziło, co tam będzie to wszystko dodawało i tak dalej. Dzisiaj przedstawię wam tylko moby, które pojawiły się w naszym świecie. I tak jak już możecie zauważyć, moby, które tutaj latają, to są pigmeny, czyli chodzące świnie. Po prostu w Netherze mamy takiego przeżartego trochę zombie, a tutaj mamy taką normalną świnię na dwóch łapkach. I co z niej dropi? Zdropi z niej po prostu mięsko, ma 20 HP i ten mob po prostu nas nie atakuje, jest pasywny, zachowuje się tak jak właśnie świneczka. Słuchajcie, lecimy dalej, co to jeszcze mamy? Te moby, które tutaj właśnie widzicie, czyli demona, jakąś tam duszę, evil, czyli mroczną, pokażę wam za moment. I co możemy znaleźć w takim normalnym tutaj świecie, gdy się stworzymy? Możemy znaleźć zombie piga, czyli będziemy mieli świnie. Zwykłą świnię, która będzie po prostu zombiakiem. I czy ona będzie nas atakowała? Bo jak już widzę, zaczyna atakować tą świnię, a te świnie właśnie zachowują się troszkę tak jak po prostu wieśniaki w wiosce. I jak możecie zauważyć, po prostu przed nią ucieka. Wyłączmy sobie game moda. I czy ta świnia będzie nas atakowała tak jak normalnie zombie, czy... Nie, chyba nas nie atakuje, bo jestem ciekawy, czy będzie zachować się tak jak... na przykład pigmen w Netherze, czyli że będzie nas atakowała dopiero gdy my ją zaatakujemy. A dobra, sama z siebie jednak nas będzie atakować. I co z niej dropi? Dropi z niej po prostu zgniłe mięso. I tyle, ma 20 HP. Atak jest, nie jest zbyt mocny. W sumie wychodzi na to, że atakuje tak samo jak... No taki pigmen po prostu zabiera nam 1,5 serca. Więc chyba spoko, jeżeli chodzi o takiego moba. W nocy będzie prawdopodobnie się spawnował gdzieś tutaj u nas na świecie. Słuchajcie, dalej mamy mumię, która będzie spawnowała się tylko i wyłącznie na tych piaszczystych biomach, czyli na pustyni. I wygląda ona w ten sposób. Wygląda trochę jak zombie, jak pali się w dzień i jest owinięta po prostu papirem. I co z niej dropi? Dropi z niej nowy przedmiot, czyli stary bandaż, który śmierdzi. Po prostu. No tak by wychodziło. Słuchajcie, lecimy dalej. Jaką mamy tu jeszcze... jakiego mamy tu jeszcze moba? Pigmena już wam pokazywałem, więc nie będę wam przedstawiał. Mamy dodane gule. Czekaj, włączę wam może noc. Żeby te moby nam się nie paliły. I włączę może sobie game moda. Game mode 1. Okej. Okay. Czy w nocy będzie w ogóle coś widać? Chyba tak, mam nadzieję. Nie powinno być chyba aż tak ciemno. Słuchajcie, stwórzmy sobie gula. I to jest po prostu zombie, który ma, znaczy no nie jest zombie, tylko no jest gulem po prostu. Ma inne oczy, inny ubiór, ale zachowuje się podobnie dosyć do zombiaka. Ma 20 HP i czy gdy go zabijemy, to co będzie z niego dropiło? Dropi z niego Rotten Flesh, czyli po prostu zgniłe mięso. Słuchajcie, mamy też drugą odmianę gula, one będą się tutaj różnie rozpawnowały, bo pierwsze założenie właśnie w tym mobie było takie, że jeżeli go zabijemy, to on tak jakby się odrodzi bez części swojego ciała. Tylko no właśnie tak jak mówiłem, jest to taka wstępna dopiero wersja tej modyfikacji. Taka beta, bardzo, bardzo beta, więc no nie wszystko jest zrobione tak jak miało być. Dopiero za jakiś czas będziemy mogli się przekonać, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale właśnie tak będzie wyglądał ghoul, gdy go zabijemy, po prostu będzie spawnował się od nowa. Właśnie w takim wyglądzie będzie się, kurczę, będzie sobie łaził po ziemi. I gdy go zabijemy,
To w sumie będzie taki sam drop jak z zombiaka, tak więc nic tutaj się w sumie na razie nie zmienia, ale no tak jak wam mówiłem, wszystko będzie się dopiero z czasem zmieniało. I ostatni mob, którego możemy znaleźć tutaj na naszym zwykłym świecie, to jest Drowner, czyli mob podobny trochę do Endermana, wydaje dźwięki zupełnie inne. I Drowner bodajże pochodzi z wierzeń słowiańskich chyba. Tak jakoś mi się kojarzy. Nie, dobra, nie kojarzy mi się, po prostu tam w opisie modyfikacji było napisane i tyle. Ale słuchajcie, możemy go zabić. Ale dźwięki dziwne wydaje. I z tego Drownera będzie wypadał nam mózg, który śmierdzi jeszcze bardziej po prostu od starego bandaża. I na razie chyba nie wiem, czy będziemy mogli coś z niego zrobić. Wyłączę game moda, zobaczę, czy można go zjeść. Aha, nie włączyłem game moda, game mod 0. Może sobie dzień od razu włączę. Dobra. No idź, pająku, nie bij mnie! Spokój się. Starego bandażu nie możemy użyć. I tak samo mózgu tego Drownera także nie możemy zjeść ani nic tak dalej na razie. Zaraz zobaczę, czy jakieś rzeczy nie zostały też przypadkiem dodane po prostu do gry, które możemy sobie tutaj skraftować. Bo nie przeglądałem w sumie tej nic tak dokładniej w ekwipunku. Znaczy może nie w ekwipunku, ale po prostu tutaj na game modzie. Mamy też serce demona, o którym wam powiem za moment, gdy wybierzemy się do Netheru, bo chciałem wam też tam coś pokazać. Też tak samo dropie nam, widzę, z dusz, dusza. I mamy też mroczną duszę. Generalnie mam remont. I nagrywanie to jest, kurczę, problem, bo muszę wyrobić się tak, żeby akurat przestali wiercić. Bo zaraz będą znowu wiercili i trochę psuje mi nagranie, nie powiem, bo to mnie zagłusza. Jak kurczę zaczynają wiercić wiertarą z udarem, to naprawdę już tutaj nic nie słychać. O, jak widzicie, tam w ogóle stworzył się sam z siebie ghoul. Włączyłem na moment noc i zaczyna gonić pigmeny. No to nieważne, po prostu słuchajcie. Lecimy dalej. Póki co założenia tej modyfikacji, to jak ma być to wszystko stworzone, jest naprawdę kozackie, ale nie będę wam niczego zdradzał, jeżeli chcecie, możecie pobrać sobie tą modyfikację, która teraz jest stworzona, macie link w opisie i tak samo fajnie by było, gdybyście napisali, co sądzicie po prostu o tej modyfikacji, czy po prostu wiecie, no chodzi po prostu o to, żeby zmotywować Jartka do tego, żeby zajebiście dokończył tą modyfikację, żeby ta modyfikacja stała się bardziej popularna niż po prostu większość modyfikacji, która może jest fajna, ale po prostu przemija gdzieś tam pomiędzy wszystkimi innymi modyfikacjami dostępnymi na necie. Słuchajcie, muszę sobie stworzyć portal do Netheru, czyli Obsidian. Potrzebuję jeszcze zapalniczki. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba dobrze robię, mi się wydaje. O, dobra, elegancko. Dobra, możemy sobie wlecieć. Aż patrzcie, popsuł mi się, jak to się nazywa? Tekstura portalu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Netherze. Aktualnie. Są inne dźwięki, ale to chyba jest spowodowane tym, że... O, nawet gast jest. Inne dźwięki wydaje mi się, że są spowodowane tym, że... Kurczę... Nie przestań ta wiercić mi tam! O, słuchają się. Inne dźwięki są po prostu dodane przez Minecrafta. Nie wiem, czy coś się zmieniło, pisaliście mi coś tam, ale... W sumie nie wiem, jak to jest. Słuchajcie, mamy też tutaj inne moby. A w zasadzie mamy trzy moby. Tutaj będę miał te jajka spawnujące. Lost Soul. Okej, słuchajcie, możemy sobie skraftować. Mamy zagubioną duszę, która wygląda jak Steve. Nie ma nóg, po prostu jest latająca. I czy ona będzie nas atakowała? Chyba nie. Znaczy, powinna w sumie. Nie włączymy sobie game moda 0. Nie no, nie atakuje nas, ale zagubiona dusza gdzieś zniknęła w tym momencie. Stwórzmy sobie jeszcze jedną. Nie atakuje nas. I ucieka przed nami, ale ma dźwięki, trochę jak Herobrine kiedyś. I właśnie z niego dropi Soul, czyli dusza. Na razie też chyba nic nie można z nią zrobić za bardzo. Słuchajcie, lecimy dalej. Mamy także mroczną duszę, którą możemy spotkać w tym świecie. I ona już zacznie nas atakować. I jak widzicie... No, one już nas raszują. Już nie jest tak, że kurczę, będą same sobie na spokojnie tutaj chodziły. O, i mamy też demona, który już się różni od normalnego moba, bo ma 40 HP. Ma, tutaj widzę, że różne takie rzeczy wokół siebie latające. Włączę sobie game moda, bo nie chcę zginąć tutaj. Słuchajcie, zabijemy go. Jeszcze ma efekty takie jak Enderman. Fuck. Muszę sobie stworzyć się chyba więcej, mi się wydaje. Bo jako ma 40 HP, to nie będzie takie proste, żeby go zabić. No przestań ta latać tu wokół. Jak mam was zabić? O, słuchajcie, jak go zabijemy, dropi nam demoniczne serce. I z czego się orientuję, demoniczne serce zostało już delikatnie tutaj
wykorzystane po prostu przez tą modyfikację. Coś można z tym zrobić. Wyłączę sobie game moda na zerówkę. Po prostu zjedzmy sobie to demoniczne serce. Aha, świetnie. Byłem przekonany, że nie będę otruty. No dupa. Słuchajcie, gdy zjemy sobie demoniczne serce, dostajemy otrucie na pewien moment, ale fajne jest to, że mamy odporność na ogień. W tym momencie już możemy sobie na spokojnie gdzieś tutaj w netherze pochodzić. Bo w netherze pełno lawy, to widzicie, no takie coś się zawsze przyda. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą modyfikację. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mi na razie bardzo się podoba, jeżeli chodzi o te moby, bo drop jest fajny, dropi pełno rzeczy, tylko no niestety na razie nie są one tutaj w żaden sposób wykorzystane. Na to będziemy musieli poczekać. Zostawiajcie łapki w górę. Im więcej łapek w górę, tym bardziej zmotywujemy Jadko do tego, żeby dokończył tą modyfikację i tym prędzej będziemy mogli przedstawić już pełną wersję tej modyfikacji. Tak więc mam nadzieję, że będziecie czekać razem ze mną na pełną wersję, na te nowe dwa światy, które zostaną dodane i tak dalej, na wykorzystanie tych dusz, na wykorzystanie tych różnych dropów. Tak więc poczekamy, zobaczymy i wtedy nagramy pełną wersję ponownie za jakiś czas. Tak więc zostawiajcie łapki, piszcie komentarze, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić po prostu właśnie tej pełnej wersji tej modyfikacji. Możecie wbić na fanpage'a, bo tam dowiadujecie się o najnowszych filmach i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa.